Cześć, dzień dobry, hello, Andrzej Stebelski, mówię do Was ze Słupska, z tego pięknego miejsca, jakim jest Popmaster Record Shop w Słupsku przy ulicy Wileńskiej 39, Centrum Handlowym Manhattan. Słuchajcie, przede mną nowa porcja płyt winylowych, do Wielkanocy już niewiele zostało, ale zdążę wysłać, jeśli jakaś z tych płyt Was zainteresuje, zdążę Wam wysłać do Wielkanocy, żeby był prezent na zajączka. A więc zaczynam, śpieszę się pokazać Wam, co mam na stanie, co może Wam się spodobać. Jak Wielkanoc, no to co? No to oczywiście zaczniemy od kolęd, co nie? Bo nie mam Alleluja. Chociaż nie, no akurat Leonard Cohen jest chyba z Alleluja. No dobrze, ale tutaj nie ma. Jest tam, w Starym Stoku. Słuchajcie, zaczynam od kolęd. Teresa Żyli-Zgara, sopran i kolędy polskie. Oprócz tego kolędy pastorałki śpiewa Collegium Musica Sacrae. I Krystyna Prońko, kolędy. Fantastyczna Krystyna Prońko z fantastycznymi wersjami kolęd. Gdy śliczna panna syna kołysała, w żłobie leży. Tu też leżą moje okulary, ale teraz są na nosie. Wśród nocnej ciszy, Lula i Jezuniu przybierzeli do Betlejem i tak dalej, i tak dalej. Pora na piosenki dla dzieci. Ostatnio dużo tych piosenek i bajek się pojawiło, dzisiaj tylko po jednej płytce. Wiersze Jana Brzechwy, śpiewane przez kogo śpiewane? Dobrze, nie będę czytał przez kogo śpiewane, ale do muzyki pana Mańskiego. Także wiersze Brzechwy, muzyka Mański. Bajeczka o głupim Tomku, Wilku i Niedźwiedziu. I trzech braciach, znaczy dwóch braciach Tomka i ten Tomek to jest trzeci średni. Słuchałem bajeczki. Jeszcze nieco, pierwszą stronę w połowie jestem. Nie mogłem sobie więcej pozwolić na to, żeby posłuchać, ale wrócę do tej bajki, bo bardzo mnie zainteresowało. Zresztą z dzieciństwa chyba pamiętam. Okej. Okay. Teraz coś folku miejskiego, orkiestra z Chmielnej, największe przeboje. A tu m.in. tango andrusowskie, panna Andzia ma wychodne, nie ma cwaniaka nad warszawiaka, coś na ten temat wiem. Już taki jestem zimny drań, czy tu mieszka panna Agnieszka. Jeszcze raz znakiem tego mamy kapelę warszawską Staśka Wielanka i album pod tytułem Znakiem Tego, czyli znakiem tego, że to jest folk i to dosyć popularny i Stasiu Wielanek zaśpiewał ze swoimi kolegami z Krzysztem Kołtońskim, Wiśniowskim, Żakiem, Andrzejem. Okej. I taka składaneczka jeszcze została, tango apaszowskie, a tutaj między innymi kapela Czerniakowska, Stanisław Grzesiuk, Jaremas Stępowski, orkiestra z Chmielnej, kapela warszawska, to co przed chwilą Wam pokazywałem. Te płyty są już wystawione na stronie www.popmaster.pl. No a my wracamy dalej do składaków. Tu był składanka z folkiem miejskim, a teraz zaczniemy chyba nie miejska, nie wiejska. Nie, chyba nie te. Zaczniemy od magicznego domku. W moim magicznym domku Hanna Banaszak, bananowy song, Vox, Rysiu Rynkowski, koncert dwa dni temu się odbył, w Słupsku byłem. Małe tęsknoty, Prońko, ale w koło jest wesoło, perfekt. Kocham Cię, kochanie moje, ma nam to na pierwszej stronie, na drugiej. Wejdźcie na stronę www.popmaster.pl, zobaczycie, albo nie tylko zobaczycie i możecie kupić tą płytkę. W pięknym stanie płyta, to samo dotyczy tej płyty, trójeczka. A tutaj zaczynamy od spaceru. Stan Borys i Bizony zapraszają nas na spacer dziką plażą. Ja byłem wczoraj z pieskiem na plaży, ale nie byłem na dzikiej, byłem na wschodniej fustce, czyli tej nie dzikiej. Prześliczna wiolonczelicka, napisz proszę. Halina Frąckowiak błaga nas, żebyśmy do niej napisali. Także Halina Frąckowiak i ABC, napisz proszę chociaż krótki list. Urszula Sipińska, to był świat w zupełnie starym stylu. Irena Jarocka, wymyśliłam cię, będzie pani Jarocka dzisiaj jeszcze. Sośnicka, grupa I. Radość o poranku. Uwielbiam tę pioseneczkę. Jej portret Bogusław Metz. To samo. Fantastyczny. Chodź pomaluj mój świat. 2+1. Fantastyczne przeboje. Wolniej Andrzej, wolniej. Slow down, powoli. Okej. Okay. Trójeczka była, piątka była. Pora na jedynkę. Akurat nie mam dwójki i czwórki. Tak się dziwnie składa. A na jedynce chociażby zabawa. Nie miejska, nie wiejska. Zabawa podmiejska. Piotr Szczepani. Przyjdzie na to czas, Violetta Villas, Gdy mi ciebie zabraknie, lub Dmiła Jakubczak. Piosenka mojej Warszawie, Mieczysław Fok, Marta Mirska, Pierwszy siwy włos. Mnóstwo fajnych kawałeczek z lat 50-tych, 60-tych.
Tu mamy 80 lata, targi Midem w 86 roku i taki podwójny składaczek został wydany z tej okazji. A tu między innymi mamy takich wykonawców jak Natalia, czyli chyba Natalia Kukulska, jak się domyślam. Please tell me daddy, co powie tata? Please tell me, tatusiu powiedz mi. Trochę wersja zmieniona. Balada wspomnionych snach, Secret Family, Mr. Paul and Martha Place, Tomasz Stańko, Jaka róża, taki cierń, Edyta Geppert, Bolter, Give me the night. Także wiele polskich przebojów w wersji angielskiej tutaj możemy znaleźć na tej płycie, ale też są przeboje oryginalnym języku, czyli polskim. Tutaj ktoś rzucał kamieniami, nie, no tutaj breakout, reedycja breakoutu kamienie. Mam oryginalną wersję, mam reedycję, będę musiał wreszcie posłuchać, aha, słuchałem już. To moje odczucia. Oryginał ciszej nagrany, in plus, wbrew pozorom, miękki dźwięk. Tutaj jakby było przesterowany dźwięk. Mam wrażenie, że ten dźwięk jest przesterowany, taki sztuczny. Ale to jest moje odczucie. Zobaczę jeszcze, podłączę pod laptopa, zobaczę na wykresach, jak to ten, jak pokazuje, jak to jest nagrane. Czy faktycznie jest przesterowane? Głośniej jest delikatnie, ale przestery są moim zdaniem dosyć znaczne. Okej. Wracamy do archiwum Polskiego Bitu. Chyba ta płyta mi umknęła z ostatniego filmu, czy przedostatniego. W każdym razie jeszcze mam grupę skiflową, no to co i Piotra Janczarskiego. Teraz jak ktoś lubi rysować, a zwłaszcza na szkle, to powinien lubić tą płytę. Rysunek na szkle i Krzysztof Krawczyk. To jest chyba 76 rok. Oprócz tego jeszcze śpiewa o tym, że parostatkiem piękny jest. Tak, parostatkiem piękny rejs, statkiem na parę. Piękny rejs. Ok, Krzysztof Krawczyk i jego przeboje. Na pewno jest sporo tu przebojów, chociażby Oczy Marii. Pogubiłem drogę, ja też się pogubiłem. Słuchajcie, pierwsza rapowa piosenka, pierwszy rap na świecie, taka w sumie jazzowo, popowo, funkowo, rapowa. Ta pani, mimo tego, że tam mówiono, że Jupidu, Jupidu, to śpiewał Adriano Celenta, no tak patrzę, bo tam akurat płyta leży z muzyką z filmu Jupidu, która będzie w następnym odcinku, że to Adriano Celentano pierwszy rap zaśpiewał na świecie. Nie, Danusia zaśpiewała. Danusia była pierwsza. I pytała się w tej piosence, gdzie ci mężczyźni na miarę czasu, gdzie ci mężczyźni prawdziwi tacy, gdzie te chłopy są, słuchajcie. Gdzie ci mężczyźni, nie mam woli do zamęścia prowizorycznie, niestety to nie ty, gdy tańczę z panem, nie mam o to żalu. Gdy tańczę z panem, nie mam o to żalu. Dwie różne piosenki. Piąta, gdy tańczę z panem, nie mam o to żalu. Szósta, ja też nie miałbym żalu, gdybym zatańczył z Danutą Rin. Ale niestety, nie udało się. Słuchajcie, Bułat Okudżawa. Są na pewno ludzie, którzy uwielbiają Bułata Okudżawę, a są ludzie, którzy uwielbiają Bułata Okudżawę wersji polskiej. Czyli Bułat Okudżawa, fan Juliana Tuwima i jego piosenki śpiewane przez polskich artystów. Między innymi Edmunda Fettinga, Gustawa Ludkiewicza, Bogdana Łazuka, Wojciecha Młynarskiego, Sławę Przybylską, Wojciecha Siemiona. Wojciech Siemion startuje, rozpoczyna. Ale najpiękniejszy kawałeczek Edmund Fetting, a jednak mi żal, że tu w drzwiach nie pojawi się Puszkin. Tak mniej więcej Edmund Fetting śpiewa. Ireneusz Dudek mówi, że nowa płyta, ja się nie zgadzam, nowa była w poprzednim odcinku albo jeszcze wcześniejszym, a ta płyta nie jest nowa, jest używana. Także nie wierzcie w słowo pisane, nowa płyta, to nie jest prawda, że to nowa płyta. Płyta jest używana z roku 89, roku pańskiego 89. Teraz Papa Dance i nasz ziemski Eden. Papa Dance poniżej krytyki. Papa Dance, maxi single, nasz Disneyland. Dwa maxi single w Polsce zostały wydane. Jeden z nich to właśnie Papa Dance. Nasz Disneyland w wersji tam 7-8 minutowej, 7 sekund chyba. A Max 2, a Max 1 z takim numerem katalogowym to był wydany zespół, grupa Depeche Mode. Depeche Mode, polski maxi single i Papa Dance to jedyne dwa maxi single prawdopodobnie, jakie w Polsce kiedykolwiek zostały wydane. Ok, Lady Punk, pierwszy album, druga kopia, słaba okładeczka, płyta mimo tego, że też nie jest najlepsza, ale bardzo ładnie brzmi. Amajantar, zawsze gdzieś czeka ktoś, tak, na was też ktoś zawsze gdzieś czeka.
Anna Jantar i jej największe przeboje, no nie największe przeboje, ale sporo przebojów na tej płytce. To samo dotyczy tej płyty, Gatefold. Ach, tak, słuchajcie, pani występowała w radiu w 76 roku, taki przebój miała, Gondolierzy z Nadwisły. I była audycja z udziałem słuchaczy, jeden ze słuchaczy dzwoni do radia, rozmawia z Ireną Jarocką i mówi, że najbardziej mu się podoba piosenka o Jerzy Gondoli. O Jerzym Gondoli nie mam takiej piosenki. No ma pani taką piosenkę, to jest naprawdę fantastyczna piosenka. Ale nie mam takiej piosenki, twierdzi Irena Jarocka. No to facet zaczyna nudzić. Gondolierzy... Nie, przepraszam. To tak, dobrze. I facet zaczyna nucić gondolierzy z Nadwisły. I taka sprawa. I później faktycznie na piosenkę mówili, że nie, zapowiadali, że to nie gondolierzy z Nadwisły, tylko piosenka o Jerzy Gondoli teraz będzie. Także słuchajcie. Irena Jarecka w piosence o Jerzym Gondoli. O kawiarenkach, które odpływają. Zawsze pójdę z tobą też. 100 lat czekam na twój list. Te same noce i dni. Takie mniej więcej utwory na tej płytce. Mam czas, mamy czas nawet. Ja nie mam za wiele czasu, mam chyba z 5-7 egzemplarzy tej płyty. Pora by była już zacząć sprzedawać tą płytkę. Oprócz tego mamy jeszcze Jerzy Grunwald i Enfas. I Byłaś mi nadzieją. Krzysiu Krawczyk. Krzysiu Krawczyk śpiewa, że byłaś mi nadzieją. Takie właśnie kawałeczki niebawem będą w sklepie Popmaster Record Shop od jutra, od poniedziałku. Dzisiaj w internecie film, od wczoraj i od dzisiaj te płyty już na stronie www.popmaster.pl. Pies kiwa głową, że nie. Oszukuje piesek. Mam tam pieska. Rzekuś, daj głos. Nie szczeka pies. Na rowery tylko szczeka. Dobrze, słuchajcie, dzięki wam. Kończę. I zapraszam do następnego spotkania, gdzie pochwalę się swoim filmem, gdzie niebawem, bo słuchajcie, w Wielkiej Brytanii będą wybory. Trochę później, chyba na jesień, zdaje się. I w tych wyborach będzie uczestniczył mój film. Mój film, który zrobiłem kiedyś tam chyba w 2018 roku, czyli 6 lat czekał na to, żeby pojawić się w telewizji, nie tylko w telewizji, bo i w internecie w Wielkiej Brytanii. W Polsce ten filmik już był w TVN24, wiadomości o 15, czy tam fakty o 15, jak w czołówce, w dżinglu tym. No teraz pora na Wielką Brytanię. Podbić Wielką Brytanię. Krótki film, 14 sekund. Myślę, że za 2 sekundy, 3 tego filmu będzie, ale zawsze będzie. W spocie reklamowym burmistrza Londynu. Tak, z tego co pamiętam. Okej, to na razie. Trzymajcie się. Dosyć tego chwalenia się.